Konferencja Episkopatu pracuje nad nowymi programami, to znaczy pierwsza nowa podstawa programowa, która będzie do szkoły, i drugi nurt katechezy w ścisłym tego słowa znaczeniu przy parafialnym, bo chcemy, żeby szło dwutorowo. To jest też bardzo taki mocny apel papieża Franciszka, żeby religia, która jest w szkole, która daje całościową formację uczniom, która jest swego rodzaju też kluczem kulturowym do poznania naszej tożsamości chrześcijańskiej. Myślę, że w Polsce ta tożsamość chrześcijańska jest bardzo mocna. Jest z jednej strony bardzo ważna, a z drugiej strony właśnie ta formacja typowo już kerygmatyczna, która, ona już jest prowadzona, bo to jest katecheza w ścisłym tego słowa znaczeniu, prowadząca do sakramentów, czy przygotowująca do sakramentów, poczynając od sakramentu Chrztu Świętego, gdzie rodzice w pierwszym rzędzie są przygotowani, ale potem już do pierwszej Komunii Świętej i oczywiście potem do bierzmowania, czy już dalej, już w wieku dorosłym, do sakramentu małżeństwa. To są te dwa nurty, które są bardzo ważne, które są w jakiś sposób się uzupełniają wzajemnie, które no, są taką, myślę, zasadniczą formacją chrześcijańską, którą staramy się przekazać pokoleniom czy młodzieży, dzieciom i młodzieży, które są nam powierzane. Dlatego myślę, że to jest ważne, by przypomnieć na początku tego roku szkolnego, by też mieć świadomość, że no tak to mniej więcej wygląda. Wszystkie inne sprawy, znacie z medium, może niepotrzebne, nie potrzeba do tego wracać, roztrząsać. Są w każdym razie, tyle mogę powiedzieć, że są dalej prowadzone rozmowy, żeby zapewnić, tak jak należy, formację religijną w szkołach naszym dzieciom. Także bardzo serdecznie jeszcze raz wszystkich witam i życzę, by ten nowy rok, który rozpoczynamy, był rokiem pełnym i z jednej strony entuzjazmu i tej mocy duchowej, i z drugiej strony tego dobrego przekazu dzieciom i młodzieży treści religijnej. Szczęść Boże wszystkim.